zdecydowanie jest potrzebny zintegrowany system i to w ogóle nie ulega najmniejszej kwestii. Widzimy to niejako podwójnie. Po pierwsze, jako system, który sam jest zdefiniowalny, czyli mówię, jest to też środowisko, może to wypowiedź swoją od razu kierunkuje na środowisko. Jest to środowisko budowniczych telekomunikacji. Tak jak sama nazwa staropolska, budowniczych telekomunikacji, taką wybraliśmy. I są to rzeczywiście inżynierowie, technicy, osoby spokrewnione branżowo również z naszą działalnością, które budują telekomunikacje. Dosłownie i dokładnie, czyli są tam zawody konkretne, typu właśnie chociażby projektant. Patrząc na, mówię, budowę telekomunikacyjną w aspekcie procesu budowlanego, no to trzy niejako takie etapy. Projektowanie, wykonawstwo i nadzór. I w ramach tych działalności, tych obszarów, zresztą zdefiniowanych już na poziomie właśnie zintegrowanego systemu kwalifikacji w ten sposób, mają stosowne uprawnienia i chcą podwyższać, zdobywać nowe kompetencje i mieć silną pozycję zawodową, no, mówiąc krótko. Jest to i pasja, i zawód. Przede wszystkim jest to klarowna, jasna sprawa. On wyjeżdża z takim dokumentem do każdego państwa Unii i on jest tak samo postrzegany zawodowo. On nie musi udowadniać, że jest innym niż jest zawodowo. Więc to jest cudowna sprawa z pozycji jednostki, każdego człowieka, no umówmy się. I to nie można zagubić podstawowej idei, no. Tak bym to określiła. Także czy to projektant, czy to kierownik budowy, czy to rzeczoznawca budowlany w telekomunikacji, bo wciąż mówimy o branży telekomunikacyjnej, jak najbardziej jest zainteresowany. A my jako środowisku powinniśmy pomóc, no. Taka nasza rola, misja. Więc mamy tradycję jako stowarzyszenie i dbamy o kontynuację dobrych obyczajów.